Nasza wycieczka po Kazachstanie rozpoczyna się w stolicy Nur-Sultan i będzie kończyć się w tym mieście. Nazwę Nur-Sultan nadano miastu w marcu 2019 roku, a wcześniej nazywało się ono Astana. Obiekt zwany Pałacem Uczniów lub Pałacem Młodzieży. Nur-Sultan liczy około 1 100 000 mieszkańców i jest drugim pod względem liczby ludności miastem Kazachstanu. Największym miastem jest Almaty, które do 1998 roku było stolicą. Meczet Hazrat Sultan. Pałac pokoju i pojednania w kształcie piramidy. Schody prowadzące do meczetu i przyległy do niego plac. Tle chińska ambasada. Budynek Akademii Sztuk Pięknych, znany także jako Kazachski Narodowy Uniwersytet Sztuki. Monument Kazach Eli, czyli Naród Kazachstanu. Minarety meczetu Hazrat Sultan mają 77 metrów wysokości. Meczet został wzniesiony w 2012 roku i zajmuje 17,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest największym meczetem nie tylko w Kazachstanie, ale w całym regionie Azji Środkowej. Główna sala modlitewna. Meczet może pomieścić 5 tysięcy wiernych. Główna kopuła ma 28 metrów średnicy u podstawy i 51 metrów wysokości. Islam jest dominującą religią. Muzułmanie stanowią około 70% ogółu ludności Kazachstanu. Jesteśmy w ścisłym centrum Nur-Sultan, u stóp wieży widokowej Bajterek. Wieżę wybudowano w 2002 roku. Ma ona 105 metrów wysokości i zwieńczona jest złotą kulą o średnicy 22 metrów, w której mieści się taras widokowy. Wieża Bajterek stoi w połowie 3-kilometrowego bulwaru Nur-Sultan. Na jednym krańcu bulwaru stoi pałac prezydencki Ak Orda. Na drugim krańcu znajduje się centrum rozrywkowo-handlowe Han Shatr, określane jako największy namiot świata. W głębi, podobny do Pałacu Kultury, nowoczesny apartamentowiec Triumf Astana.
kolejka do miejsca, w którym można dotknąć dłonią umieszczonego w trójkącie złotego odcisku dłoni byłego prezydenta Nursultana Nazarbajewa. Przy bulwarze stoją liczne wieżowce o fantazyjnych kształtach i kolorach, mieszczące firmy i instytucje użyteczności publicznej oraz apartamenty mieszkalne. Wybudowany w 2013 roku gmach opery i baletu na 1250 miejsc i 250 miejsc w sali kameralnej. Z bulwaru Nurshol jedziemy na Plac Niepodległości. Przy placu jest widziany już wcześniej Instytut Sztuki. Ze względu na swój kształt budynek jest nazywany miską dla psów. 91-metrowy pomnik Kazak Eli, symbol uzyskania niepodległości w 1991 roku. Na szczycie mityczny ptak Samruk. Pałac Pokoju i Pojednania mieści teatr operowy z widownią na 1300 miejsc. Co 3 lata odbywa się tu kongres liderów religii światowych i tradycyjnych. Fontanna przed Muzeum Narodowym. Z prawej strony w tle biało-niebieski Pałac Niepodległości. Gmach Muzeum Narodowego. Ogromny hol wejściowy. Muzeum zostało otwarte w lipcu 2014 roku i dysponuje powierzchnią liczącą 74 tysiące metrów kwadratowych. Na ścianie wielka mapa Kazachstanu z punktem określającym położenie Nursultan. W muzeum jest dział historyczno-narodowy, a także przyrodniczy i etnograficzny. Tak zwany Złoty Człowiek wykopany w 1970 roku. Był cały pokryty złotem, a w jego grobowcu znaleziono około 4000 złotych przedmiotów. Pochówek pochodził z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. Naczynia wykonane ze skóry. Koran i dywanik modlitewny. Islam pojawił się w Kazachstanie w X wieku. Stare instrumenty muzyczne.
widokiem z góry na główny hol kończymy naszą wizytę w muzeum. W ten sposób dobiegła końca pierwsza część naszej wizyty w Nur-Sultan. Wrócimy tu jeszcze na koniec naszej wycieczki, a teraz jedziemy na lotnisko, by polecieć do Myszkentu. Mijamy tereny, na których odbyła się Światowa Wystawa Expo 2017. Jej przewodnim motywem była energia przyszłości. A to już lotnisko. Szymkent leży na południu Kazachstanu, w pobliżu granicy z Uzbekistanem. Liczy ponad milion mieszkańców. Początek miastu dał założony w XII wieku karawanseraj, którego zadaniem była ochrona jedwabnego szlaku. W okolicy występowały złoża rud ołowiu. 75% pocisków i naboi wystrzelonych przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej pochodziło właśnie stąd. Na wzgórzu nad miastem stoi pomnik Bajdibeka, wojownika, który na przełomie XIV i XV wieku doprowadził do zjednoczenia koczowniczych plemion kazachskich. Park dendrologiczny otwarty w 1979 roku. Na terenie parku rośnie ponad 600 gatunków roślin. W parku chętnie fotografują się nowożeńcy. Drzewa posadzone przez polityków lub artystów. To drzewo posadził prezydent Nazarbajew. Jeden z licznych bazarów w mieście. Na jednym z głównych placów miasta Ordabasy Square wznosi się 24-metrowy granitowy obelisk z postacią symbolizującą matkę Kazachstanu. Park Niepodległości, otwarty w 2011 roku z okazji 20-lecia niepodległości Kazachstanu. Jeden z najstarszych meczetów w Szymkencie. Galeria Handlowa Szymkent Plaza. Deptak w Szymkencie.
deptaku zaczyna się późnym wieczorem, gdy temperatura jest nieco niższa. W drodze z Szymkentu do ruin miasta Otrar zatrzymujemy się koło pasących się przy drodze wielbłądów. Wielbłądów nikt nie wypasa, same wracają do domu, kiedy zechcą pić lub odczują, że nadszedł czas dojenia. Poza murami miasta, pod specjalnym zadaszeniem, można obejrzeć pozostałości łaźni publicznej z XIII wieku, składającej się z 10 pomieszczeń. Farab było słynnym niegdyś na całą Azję Środkową miastem na jedwabnym szlaku, leżącym 170 km od Szymkentu. Osadnictwo w tym miejscu jest datowane na pierwszy wiek naszej ery. Zrekonstruowana brama wjazdowa. Ufortyfikowane miasto zajmowało 2 km2 powierzchni i było bardzo gęsto zabudowane i zaludnione. W tym mieście w lutym 1405 roku Tamerlan, znany także jako Timur, gromadząc swoje wojska przed planowaną wyprawą do Chin, przeziębił się i zmarł. Tu w XIV wieku wznosił się główny meczet. Niedaleko Farab, w pobliżu meczetu, znajduje się mauzoleum Arystana Baby. Zostało wzniesione przez Tamerlana w XIV wieku nad grobem Arystana Baby zmarłego w XII wieku. Mauzoleum było wielokrotnie rekonstruowane, także z oryginalnej budowli pozostały tylko drewniane rzeźbione filary. Na prawo od wejścia jest niewielki meczet. Natomiast po lewej stronie jest dwuizbowy grobowiec. W pierwszej izbie spoczywają trzej uczniowie, a za tymi drzwiami jest grób Arystana Baby, muzułmańskiego mistyka. Miejsce to jest celem licznych pielgrzymek wyznawców islamu. W niewielkim oddaleniu od mauzoleum znajduje się muzeum poświęcone mistykowi. Turkestan jest jednym z najstarszych miast Kazachstanu. Powstał około 500 roku na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Samarkandy, Buchary i Chiwy na północ. Pod tym specjalnym zabezpieczeniem znajdują się starsze niż miasto ruiny zamku z I wieku. Zrekonstruowana brama miejska. Budynek łaźni tureckiej z przełomu XV i XVI wieku. Łaźnia służyła pielgrzymom do mycia i ablucji. Składała się z przebieralni, umywalni, gorącego i zimnego pomieszczenia oraz pokoju do masażu. Łaźnia funkcjonowała do 1975 roku. W 1979 roku została przekształcona w muzeum. Przykłady kaligrafii arabskiej. Podziemny meczet, w którym poeta i mistyk Hodża Ahmed Yasavi po skończeniu 63 lat spędził w podziemnej celi ostatnie 10 lat swego życia. Zmarł w 1166 roku. Sufiński zakon Naqshbandia
uznał go za świętego. Niedaleko podziemnego meczetu, z rozkazu Tamerlana, na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono mauzoleum na cześć Jasabiego. Ściany zewnętrzne są wyłożone płytkami ceramicznymi z motywami geometrycznymi i zdobione inskrypcjami w piśmie kufickim. Gmach ma prawie 39 metrów wysokości i został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 46 na 63 metry. W gmachu mauzoleum jest m.in. refektarz, część pałacowa, meczet i biblioteka, tron i dywanik modlitewny w części pałacowej, groby królewskie w tak zwanym Małym Pałacu, michrab w meczecie, kuchnia, hala główna, w której został umieszczony sarkofag Jasabiego. Na środku hali stoi naczynie na wodę o pojemności 3000 litrów. Pozostałości rusztowań na głównej fasadzie. Śmierć Tamerlana przerwała budowę. Niedokończona została fasada i nie wybudowano dwóch minaretów. Pod błękitną kopułą niewielkie mauzoleum córki Uługbeka. Wracamy do Szymkentu. To ponownie Szymkent, jeden z meczetów w tym mieście. Z dworca kolejowego w Szymkencie odjeżdżamy nocnym pociągiem do Ałmaty. Spod dworca kolejowego w Ałmaty wyruszamy na zwiedzanie miasta. Rozpoczynamy spacerem po deptaku Żybek Żoly, czyli Jedwabny Szlak. Historyczny już centralny dom towarowy. Ałmaty liczy ponad 1 800 000 mieszkańców i jest największym miastem w Kazachstanie. Do 1998 roku było jego stolicą. Deptak Żybek Żoły jest przez mieszkańców Ałmaty nazywany Arbatem. Budynki mieszkalne, przy których budowie pracowali japońscy jeńcy wojenni. Położony w centrum miasta, największy bazar Ałmaty, zwany Zielonym Bazarem. Zielony Bazar to wielka galeria handlowa, gdzie można kupić niemal wszystko. Centralny meczet w Ałmaty jest jednym z największych w Kazachstanie. Może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Został zbudowany w 1999 roku na miejscu meczetu, który spłonął w 1987 roku.
wczesnym rankiem wyjeżdżamy z Ałmaty w kierunku kanionu Szaryńskiego. Ałmaty leży na wysokości 700 metrów nad poziom morza u stóp gór Tien Shan, niedaleko granicy z Kirgistanem. Wybudowana w 2016 roku głównie dla rozgrywek hokejowych, hala sportowa Hałyk Arena na 3000 widzów. Mimo dużego zachmurzenia mamy okazję podczas przejazdu podziwiać piękne widoki. Kazachstan ma powierzchnię 9-krotnie większą niż Polska. Wynosi ona 2 725 000 km2. Ten ogromny obszar zamieszkuje nieco ponad 18 milionów ludzi, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 6,5 osoby na km2. Zatrzymujemy się na krótki postój w wiosce zamieszkanej przez Ujgurów. Po przejechaniu ponad 200 km zbliżamy się do kanionu. Stąd jest już niedaleko do granicy z Chinami. W tym miejscu można dostać się na dno kanionu schodami poprowadzonymi po zboczu. Kanion rzeki Szaryn ma około 150 km długości. My przejdziemy jego 3-kilometrowym, najbardziej malowniczym odcinkiem, nazywanym Doliną Zamków. Wrócimy tą samą drogą. Ściany kanionu w Dolinie Zamków mają do 100 metrów wysokości. W innych miejscach głębokość kanionu sięga nawet 200 metrów. Kanion liczy 12 milionów lat. Wyżłobiły go wody rzeki Szaryn, a reszty dokonał wiatr i zmiany temperatury. Dzisiaj w kanionie są tylko nieliczni turyści, więc nasza mała grupka ma go praktycznie tylko dla siebie. Kanion jest dość szeroki, ale tu mamy najwęższe przejście na trasie całego trekkingu.
te ukształtowane przez naturę formacje skalne w pełni uzasadniają nazwę Dolina Zamków. Dolina Zamków kończy się przy rzece Szaryn, od której kanion wziął swą nazwę. Po powrocie stajemy jeszcze na skraju wąwozu, by spojrzeć z klifów na wijącą się między ścianami kanionu drogę i obramowujące go góry. Tego samego dnia wracamy do Almaty, gdzie w czasie kolacji mamy okazję posłuchać kazachskiej muzyki ludowej wykonywanej na tradycyjnych instrumentach. Z Almaty robimy krótki wypad do Medeo. Medeo to centrum sportów zimowych leżące w pobliżu Almaty. W 2017 roku odbyła się tutaj zimowa uniwersjada. Znajduje się tu na wysokości prawie 1700 metrów położone najwyżej na świecie lodowisko. Pole lodowe liczy około 11 tysięcy metrów kwadratowych i jest jednym z największych na świecie. Trenują tu wszystkie liczące się w jeździe szybkiej na lodzie reprezentacje. Trybuny stadionu mogą pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. Zawody mogą się odbywać także przy sztucznym oświetleniu. Lodowisko jest czynne od początku października do końca maja. Natomiast w sezonie letnim można pojeździć na gokartach. Wracamy z Medeo do Almaty. Hotel Kazachstan. Miejscowi nazywają go hotelem z koroną. Pomnik poety i kompozytora Abaya Kunanbayuli. Dolna stacja kolejki linowej na wzgórze Koktobe. Kolejka ma 1727 metrów długości, a przejazd trwa 6 minut.
Na szczycie wzgórza urządzono park rozrywki z diabelskim młynem, karuzelami, mini zoo i sklepami z pamiątkami. Wzgórze ma 1100 metrów wysokości nad poziom morza i z platform widokowych można oglądać panoramę leżącego w dole Ałmaty. Na tym samym wzgórzu jest wybudowana w 1983 roku wieża telewizyjna o wysokości 371,5 metra. Fontanna pragnień. Jabłko jest symbolem miasta, gdyż Ałmaty po kazachsku znaczy miasto jabłek. Oddali zamglone góry Tien Shan wznoszące się nad miastem. Kompleks skoczni narciarskich Górny Gigant. Pawie w mini zoo. Cytrynowy bażant. Emu. Można tu też zrobić sobie zdjęcie z zespołem Beatlesów. Pora opuścić wzgórze Koktoby. Ze wzgórza przenieśliśmy się do centrum Ałmaty na plac Republiki. Siedziba władz miasta. Kolumna z figurą złotego wojownika, symbol niepodległości Kazachstanu. Kolumnę otaczają cztery rzeźby. Symbol matki i ziemi. Symbol ojca i nieba. Dwoje dzieci na źrebakach symbolizuje młodość i nadzieję na wspaniałą przyszłość Kazachstanu. U stóp kolumny odcisk dłoni prezydenta Nazarbajewa na konstytucji. Całość otacza 10 segmentów płaskorzeźb prezentujących istotne wydarzenia z dawnej i współczesnej historii Kazachstanu. Jeden z wielu pomników na obrzeżu Parku Panfiłowa. Zbudowany z drewna w 1907 roku Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego najwyższa wieża ma 56 metrów wysokości. Sobór jest uważany za drugą pod względem wysokości budowlę drewnianą na świecie. Thank you.
W latach 30. XX wieku budynek został zaadaptowany na radiostację, a następnie urządzono w nim Muzeum Krajoznawcze. W 1995 roku sobór został zwrócony rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. W części soboru prowadzone są prace remontowe. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Pomnik sławiący czyny generała Panfiłowa podczas walk o Moskwę w czasie II wojny światowej. Obok pomnik kazachskich żołnierzy poległych w wojnie w Afganistanie i w innych krajach. Nocnym pociągiem z Almaty przyjeżdżamy na powrót do Nur-Sultan. Stolica Kazachstanu jest ciągle wielkim placem budowy. Przejeżdżamy przez znany nam już Plac Niepodległości. Nur-Sultan leży nad rzeką Iszym, która jest dopływem Irtyszu. Jej długość wynosi 2450 km. Miasto leży na obu brzegach rzeki. Pomnik Hana Kenesary, który był ostatnim hanem Kazachstanu przed podbiciem przez carską Rosję w połowie XIX wieku. Przejeżdżamy przez starą dzielnicę stolicy. Miasto wielokrotnie zmieniało nazwę. Do 1961 roku nazywało się Akmolińsk, do 1992 Celinograd, do 1998 Akmola i do 2019 Astana. Gmach Wydziału Prawa. Opuszczamy na krótko Nur-Sultan, by dotrzeć do miejscowości Akmol, dawniej Malinowka. Jest tu muzeum poświęcone pamięci kobiet zesłanych do założonego w tym miejscu obozu pracy Alżir. W takich wagonach przewożono zesłane kobiety. W jednym wagonie umieszczano 70 osób.
Łagier Alżyr funkcjonował w latach 1937-1953. Wśród kobiet wielu narodowości były również Polki. Łuk smutku. Budynek muzeum. Są w nim eksponowane dokumenty dotyczące nie tylko łagru Alżir. Był to bardzo specyficzny gułag. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, zsyłano do niego żony, matki, siostry i córki osób uważanych za zdrajców ojczyzny, czyli Związku Radzieckiego. Wśród więzionych tu osób znalazła się m.in. matka Maji Plisieckiej i matka Bułata Okudżawy. Tablica prezentująca straty ludności kazachskiej w wyniku różnorodnych działań i wydarzeń. W okresie od XVIII do XX wieku wyniosły one 6 600 000 ludzi. Pierwsze wydanie gazety kazachskiej pisanej alfabetem arabskim. Ilustracja sposobu prowadzenia przesłuchań. Kobiety sadzano na wysokim taborecie, tak by nie mogły się oprzeć i dotknąć stopami podłogi. W ten sposób przetrzymywano je przez kilkanaście godzin. W łagrze więziono kobiety aż 62 narodowości, w tym także Polki. Matka Mai Plisieckiej, słynnej prima balleriny. Obozowe dzieci. Wiele z nich było następstwem gwałtów, których dopuszczali się strażnicy. Na tablicach znajdujących się za budynkiem muzeum umieszczono 17 000 nazwisk kobiet, które były więzione w gułagu Alżir. Przed muzeum umieszczono dwie rzeźby. Pierwsza przedstawia mężczyznę i jest zatytułowana Rozpacz i zniechęcenie. Druga przedstawia kobietę i jest zatytułowana Walka i nadzieja. Po zwiedzeniu terenu byłego gułagu Alżir wróciliśmy do Nur-Sultan. Budynek zwany potocznie domem ministerstw, gdyż mieści się w nim wiele resortów. To tylko jego część. Jest jeszcze druga o tej samej wielkości. Łącznie mają około kilometra długości. Pałac prezydencki przypominający waszyngtoński Biały Dom, ale kilkakrotnie od niego większy i zwieńczony błękitną kopułą z iglicą. Budynki dwóch izb kazachskiego parlamentu. To budynek izby zwanej Marzylis, liczącej 107 członków wybieranych na 5-letnią kadencję. A to budynek senatu, liczącego 47 członków wybieranych na kadencję, która trwa 6 lat. Połowa składu izby jest odnawiana co 3 lata. Pałac prezydencki ma 5 nadziemnych i 2 podziemne kondygnacje. W pobliżu pałacu wznosi się gmach Sądu Najwyższego Republiki Kazachskiej. Dom ministerstw widziany od strony Pałacu Prezydenckiego. Budynek Kazachskiej Filharmonii Narodowej z główną salą koncertową dla 3500 osób.
Emerald Towers, czyli szmaragdowe wieże. Wyższa z nich ma 54 piętra i 210 metrów wysokości. Jest najwyższym budynkiem w Kazachstanie. Druga szmaragdowa wieża ma 156 metrów wysokości. Siedziba Kazachstan Temir Joli, największej państwowej spółki kolejowej. Wyższy z budynków ma 175 metrów wysokości. Transport Tower o wysokości 155 metrów. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd, budynek nazywany jest zapalniczką. Neoklasycystyczny gmach opery i baletu. Okazały biurowiec największej kazachskiej kompanii naftowej KAZ Munai Gaz. Swoją architekturą nawiązuje do słynnego hotelu Atlantis de Palm w Dubaju. Jeszcze rzut oka na widniejącą w oddali wieżę Bajterek i kończymy naszą wycieczkę po Kazachstanie.